Ja tutaj w imieniu mieszkańców chciałabym złożyć dwa wnioski. Jeden to jest wniosek o wymianę podłogi w sali w Jeziorach Dolnych, żeby jakieś środki przeznaczyć na to z budżetu gminy na rok 2017, ponieważ podłoga w sali jest w tragicznym stanie. Już na dzień dzisiejszy jest po prostu strach urządzać tam jakiekolwiek zabawy, imprezy czy cokolwiek, ponieważ ta podłoga się totalnie zapada. Jeżeli już jest coś organizowane, to po prostu goście ze strachem i z niepokojem wynajmują tą salę, przychodzą z własnymi jakimiś deskami, żeby tylko te dziury łatać. No i jest dużo skarg, ludzie boją się, nie wynajmują tak często tej sali, jakby to było możliwe. No i ze względu przede wszystkim bezpieczeństwa, bo ludzie się boją i naprawdę ta podłoga się zapada, są dziury i strach tam chodzić, a co dopiero tańczyć i się bawić. To jest jeden wniosek. I drugi wniosek, który chciałabym złożyć, to jest wniosek o oczyszczenie stawu w Jeziorach Dolnych, żeby jakaś, nie wiem, koparka czy jakiś taki ciężki sprzęt tam przyjechał i wyrwał korzenie trzciny, ponieważ tam jest masakra z tym związana. Tutaj pan Tadeusz Kuczkowski zna tą sprawę. Co roku trzeba to wycinać. Jak jest jakiś pracownik, no to czasem się go uda zagonić i on kosą to ścina, ale co roku to wyrasta cały czas. I to jest raz, że nieestetyczne, tego później nie widać. Jak ludzie przychodzą, to nie wiedzą nawet, że tam staw jest. Nie daj Boże, jakieś dziecko będzie tam szło i nie zobaczy tego, bo to jest tak zarośnięte i wpadnie, nie daj Boże. No i taki wygląd estetyczny też. Chcielibyśmy tam trochę to ładniej zrobić, żeby to wyglądało jakoś w miarę ładnie i żeby było bezpieczniej. No i żeby nie było problemu tego, kto ma to oczyszczać co roku, ponieważ no, w tym jest problem. Później trzeba to wypalać, z tym też jest problem, bo są kable. Nie zawsze każdy jest w stanie sobie z tym poradzić. Ja raczej nie pójdę tego wypalać, bo się na tym nie znam. No i to jest drugi wniosek, który chciałabym złożyć. Wczoraj było zebranie na sali i tutaj, jeżeli chodzi o wnioski mieszkańców, to jakiś czas temu było u nas zebranie związane z drogą w Jeziorach Dolnych, no i mieszkańcy zgłaszali wnioski i poruszyli temat kanalizacyjny. Nie każdy we wsi ma podłączenie kanalizacyjne, co wiąże się z nieprzyjemnym zapachem i z innymi rzeczami i ludzie się na to skarżą. Miała być zebrana jakaś komisja, miało być to sprawdzane, kto ma podłączenie, kto nie, dlaczego tak, dlaczego nie. Do dnia dzisiejszego nie ma tej komisji. No i ludzie wczoraj kazali mi to zgłosić, bo to jest dla nich problem. Tak? Bo niektórzy płacą, niektórzy nie i nie każdy ma ochotę wąchać, że tak powiem, te zapachy. Jeszcze tak, jeżeli chodzi o drogę, wczoraj również mieszkańcy zgłosili drogę wzdłuż Jezior Dolnych, jak jest ten bruk i pobocze to piaskowe i tam miało być wyrównanie tej skarpy, żeby woda po deszczach zlatywała w te pola, bo ona teraz stoi i to miało być zerwane, wyrównane jakoś, żeby ta woda deszczowa sobie tam mogła spływać, żeby to nie stało tak w tych dziurach. To jest to. I jeszcze mnie zgłosili tutaj, jeżeli chodzi o drogę na Suchodu, ponieważ tam jeżdżą jakieś ciężkie samochody i droga się zapada wręcz. I tam jest cały czas ta droga pozalewana. I no nikt się o to jakoś tam nie zatroszył, a nie zainteresował i prosili mieszkańcy, żeby to zgłosić, ponieważ tam nie będzie przejazdu. I chyba tylko wszystko. I jeszcze chciałabym zapytać, jak wygląda projekt drogi w Jeziorach Dolnych. Dziękuję. Na jakim jest etapie? Bieranie. Czy pan wójt Cześćki też tak, że odniosę się do tego przedostatniego tematu. Przyznam się, że jestem troszkę zaskoczony, ponieważ temat, po pierwsze, mamy tam oznakowanie, które zabrania poruszania się z tych pojazdów. Po drugie, już tyle razy była mowa, że nie jesteśmy w stanie tego przypilnować, a tego są mieszkańcy. Jeżeli mieszkańcy widzą, że jest to na gminę, łamane przepisy, proszę spisać się do rejestracji, zgłosić na policję. Ja już nie chciałbym tutaj przywoływać kuriozalnego przypadku, w którym jeden z mieszkańców Jezior Dolnych pomógł wyciągnąć samochód właśnie tej ciężarówkę, która wpadła tam, zsunęła się ze skarpy.
na zakazie. Także to są takie trochę śmieszne sprawy. Mamy to załatwić. Musielibyśmy po prostu postawić monitoring albo pracownika, który byłby w stanie spisać te pojazdy, które się tam poruszają. Także to jest tutaj po stronie mieszkańców jest duża rola, żeby po prostu złapać tych, którzy te przepisy mają. No mówię, nie ma innego wyjścia. Tylko chodzi o tych państwa sygnałów, o indyku na wstępie. No to jest to robota? Ciągniki, te duże ciągniki i tam są wody. Tam więcej nigdy jeździ, las nie jeździ. Spokojnie, temat mamy wyjaśniony, kto jeździ. Dalej, służby, które są do tego powołane, niech to sprawdzają. No, wszystkie te, które Pani na piśmie złożyła te wnioski, to mówię, bo tak jak rozmawialiśmy w urzędzie, będziemy próbowali to w jakiejś tam formule w budżecie przy akceptacji Rady do tam umieścić. Kwestie tej kanalizacji, to zaraz wyjaśnimy. Kwestia tych dróg też, jeżeli chodzi o projekt, jest opracowany, także spotkanie tutaj czasem trwają. Tutaj nie ma uniku. Dziękuję.